Autobus, który stanął przy MCK, to świetnie wyposażone w nowinki technologiczne Centrum Informacji. Główny cel to przekazać jak najwięcej wiadomości, które mogą pomóc w pozyskiwaniu środków unijnych. Kto, kiedy, na co i gdzie może ubiegać się o pieniądze? To podstawowe pytania, na które w mobilnym centrum odpowiedzą specjaliści. Mobilne Centrum Informacji oczywiście zgodnie z tutaj opisem na autobusie dotyczy informacji o funduszach europejskich, tak? O możliwości pozyskania środków finansowych na realizację różnego rodzaju projektów, celów społeczno-gospodarczych, bo nie tylko typowo biznesowych, ale również społecznych. No i prezentujemy tu oczywiście pełną ofertę programu operacyjnego łódzkiego. Można pozyskać informacje o wszystkich tutaj punktach informacyjnych, o wszystkich źródłach informacji o programach europejskich. Oferujemy konsultacje, doradztwo. W tej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 do podziału jest znacznie więcej środków niż poprzedniej. To oznacza również, że łatwiej po nie będzie sięgnąć. W tej perspektywie wartość programu operacyjnego jest ponad 2 miliardy euro i ponad 400 milionów euro jest skierowane do przedsiębiorców, więc tak naprawdę zdecydowana większość środków jest skierowana do różnego rodzaju organizacji, znaczy, bo to są oczywiście jednostki samorządu terytorialnego w znacznym stopniu, natomiast również organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, uczelnie. Wiele mówi się o tym, że pieniądze przeznaczone do podziału w tej perspektywie są zdecydowanie największe, jakie mogą trafić do województwa łódzkiego. Po 2020 roku środków może być zdecydowanie mniej. Ta perspektywa unijna 14-20 jest wielkim sukcesem. Jest to ogromna pula. Środki są 3 razy większe niż w poprzedniej perspektywie 7-13. I też nie jest tak do końca, że te środki się w tej perspektywie skończą i w kolejnych nie będzie, chociaż po Brexicie trudno wiedzieć, trudno ocenić, co się stanie za te kilka lat. No niemniej, jeżeli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, Unia będzie dalej kontynuować, trwać, to oczywiście dotacje będą, natomiast będą zdecydowanie mniejsze, prawdopodobnie będzie mniejszy procent dofinansowania, jak również mniejsze pule, ponieważ te pule przyznawane poszczególnym krajom są wyliczane na podstawie wskaźników PKB. Ten wskaźnik PKB w Polsce, co by nie powiedzieć, jednak rośnie, w związku z czym spada konieczność wspierania Polski, polskich regionów. Mobilne Centrum Informacji w Bełchatowie będzie również jutro. Każdy zainteresowany pozyskaniem środków unijnych może przyjść i poznać szczegóły. Centrum przemierza województwo łódzkie. Chcą dotrzeć do każdej, nawet najmniejszej miejscowości czy gminy.